Witam Was w kolejnym odcinku oldschoolowych wspomnień. W odcinku czwartym chciałbym pokazać Wam kilka arcade'owych platformówek. Arcade'owych to znaczy jakich? To znaczy... mógłbym tu w sumie wrzucić nawet Super Mario Bros., ale chodzi mi tutaj o takie platformówki, do których... no, które są... właściwie, moglibyśmy powiedzieć, zapychaczami kartridża. Znaczy w sumie Super Mario Bros. Też jest, no ale mniejsza z tym. Głównie w tych platformówkach ekran się nam nie przesuwa, mamy jedną planszę pokazaną, no całą planszę widzimy na ekranie, a jedyne co musimy zrobić to usunąć jakichś przeciwników bądź zdobyć jakieś przedmioty. No i Nuts and Milk od Hudson Softu, czyli firmy, która stworzyła zarówno serię Adventure Island, jak i Bombermana. No właśnie, od tej firmy dostajemy grę Nuts and Milk. Tak, orzechy i mleko. Pytanie tylko, czy rzeczywiście chodzi o orzechy i mleko. Otóż nie, nasz główny bohater nazywa się właśnie Mleko. Nuts podejrzewam, że to jego dziewczyna. No cóż. Bardzo to skomplikowane. Właściwie to nawet nie wiem, kim jest nasz główny bohater. Fajne jest to, że możemy dostać... co możemy dostać? Możemy dostać nowe levele pod postacią własnych, które sobie stworzymy w edytorze. Rzecz jasna to... no... zapisywanie tych leveli nie było możliwe, przynajmniej u nas. Możemy też grać na dwóch, no ale mniejsza. O co tu właściwie biega? Otóż z jakichś niewiadomych powodów nasza poczciwa kobita nam nie otwiera domu, dopóki nie skolekcjonujemy wszystkich owoców. Niestety przeszkadzają nam w tym podobne do nas żelki, bym tak powiedział. Kiedy byłem mały, myślałem, że oni chodzą na tyłku, tak na serio. No i co? I w momencie, kiedy zdobędziemy wszystkie banany i jabłka, bo tylko to zbieramy, nasi przeciwnicy kąpią się w wodzie, a my możemy działać dalej. Co robimy w tym domku, nie wiem, nie jest to wyjaśnione, mogę tylko podejrzewać. Tutaj właściwie... fizyka tej gry zasługuje na uwagę, ponieważ to nie jest tak jak w Mario, że możemy skakać sobie z wysokich... z różnych wysokości i okej. Tutaj, kiedy spadniemy z dużej wysokości, to się przewracamy, musimy wstać, to nas opóźnia. Mamy też rundy bonusowe, w których chodzi o to, aby zdobywać owoce. Znaczy właściwie to chyba tutaj nie musimy zdobywać owoców. One są w ramach punktów, natomiast bardziej musimy się skupiać właśnie na tych... na tym, żeby dotrzeć do naszej wybranki. Poza podobnymi nam żelkami, czy kto to tam jest, mamy też innych przeciwników. Na przykład mamy takie właśnie ognie, które nas gonią. Pojawiają się w różnych stronach, kiedy się opóźniamy z wykonywaniem naszej misji. Mamy też helikopter. Znaczy helikopter, z tego co pamiętam, jest naszym sojusznikiem. Możemy go zebrać. Tak, wiem jak to zabrzmiało. Ale mamy też taki jakby czerwony balonik, który lata i on akurat już nas może zabić. Nie wiem, czy do niego dojdę, bo on się pojawia dość późno. Tu jeszcze walczymy z jednym przeciwnikiem, więc jakby mamy takie ułatwione zadanie. Ale już później będzie tych przeciwników o wiele więcej. No dalej. A tu nie ma takiego problemu z trampoliną jak w Super Mario Bros. Jak chce się od razu odbić, to się od razu odbijam wysoko. O, tu na przykład mamy dwóch przeciwników. No i w tej misji, znaczy w tym levelu akurat nie mamy możliwości za bardzo, nie możemy spaść. Nasi przeciwnicy też nie są jakoś wyjątkowo inteligentni. Pogadam jeszcze chwilę, może zobaczymy jakieś nowe rzeczy. O, widzicie, tutaj bonus akurat
Po drugiej rundzie się nam nie pojawił, musimy trochę jeszcze przejść. Jak widzicie, na NES-a było wiele, wiele dziwnych gier. No bo serio, przyznajcie, że pomysł na stworzenie czegoś takiego... no jest dość dziwny. Głównie nasz bohater jest dziwny. No i fajnie, wykiwałem go. Spadaj. No, tu nawet mamy nasze imię stworzone z drabinek. W sumie drabinki. Tak, to chyba są drabinki. Spadaj, koleś. Teraz tylko jeszcze się wspiąć. I... no tak, wiedziałem, że ta trampolina musi do czegoś służyć. Bez powodu by jej tak nie dawali. No chodź tutaj, chodź. No co ja zrobiłem? Znaczy tutaj właściwie, pomimo że skakanie na trampolinie jest okej, to jednak nasz bohater nie jest już taki okej. I no, dość ociężale, bo może przystąpić do tego skoku i go wykonać. O, i się udało. Też zauważyliście, że można tutaj iść ze strony prawej na ze strony prawej na stronę lewą, podobnie jak w Pac-Manie. O, tu nam się już trochę, no, różni bonus. Mamy też zielone ognie, one chyba się szybkością różnią, są szybsze. Nie muszę chyba mówić, że bonus jest na czas, tam u góry mamy czas, teraz mamy, za chwilę mamy 3000 sekund. Znaczy 3000 sekund, no nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Jest to trochę szybsze niż sekunda, a i punkty, które dostajemy właśnie za tym, znaczy to są właściwie punkty, które nam umykają za ten bonus. No helikopterze, pojawiaj się, chciałem cię pokazać. No, udało mi się. No to już się nie udało. Co najgorsze, kiedy giniemy, owoce pojawiają nam się na nowo. Nie ma tak, że zebraliśmy go jej... mam już z głowy. A, i za przeskakiwanie przeciwników też dostajemy punkty. No skacz, skacz. Okej, debil. Dla naszego przeciwnika jednak zejście po nas, znaczy wejście po nas po tych schodach jest zbyt dużym, no... no dobra, to już nic nie mówię. Dobra, myślę, że pokazałem wam tę grę, mniej więcej jak ona działa. Nie będziemy się tutaj za bardzo chwalić, jak to jesteśmy fajni i dobrzy w tę grę. A tymczasem zagramy w Mario Bros. Właściwie to zawsze ludzie mówią, że o, gram w Mario, a tak naprawdę grają w Super Mario Bros. Ponieważ Mario Bros. To zaledwie druga gra z hydraulikiem. Tak, tym razem jest on hydraulikiem. Właściwie powinienem powiedzieć z hydraulikami, ponieważ no... no jest ona... jakby to powiedzieć... no, no mamy tutaj dwójkę braci Mario. I... no cóż, zagramy w pojedynkę. Widać po rurach, że no jesteśmy hydraulikami. No i tak, o co właściwie biega w tej grze? Musimy tutaj pozrzucać uciążliwych przeciwników. Aby to zrobić, uderzamy ich od dołu, a potem możemy ich spokojnie dotknąć i powalić. Potem dostajemy monetę, możemy ją też zdobyć przez takie uderzenie w mur, ale również poprzez bezpośrednie zdobycie. Na dole też mamy klocek POW, który się nazywa, tak się właśnie nazywa. I może on, znaczy jego uderzenie powoduje, że wszyscy przeciwnicy w zasięgu wzroku się... przewracają. Jak widzicie, tamten żółw zmienił się na niebieskiego. Tak się dzieje w momencie, kiedy zostaje nam ostatni przeciwnik. Ogólnie mamy tutaj czterech przeciwników. Mamy jeszcze... no, pokażę wam. Mam nadzieję, że zdążę wam ich pokazać.
Znaczy mamy czterech przeciwników, z czego jeden jest taką bardziej przeszkadzajką, której nie musimy zabijać. Pojawiają nam się też tutaj te ognie, podobnie jak w grze Milk and Nuts. Jak widać, te ognie takie, które nam przeszkadzają, to jest stały motyw, bo no naprawdę pojawiają się w sporo gier jest takich, w których właśnie takie coś jest. Okej, mamy bonus. Musimy odpowiednio tutaj... No po prostu, musimy się zmieścić w czasie, żeby zdobyć wszystkie monety. Tu też można przechodzić z jednej strony na drugą. No i się udało. Będzie perfect. Razy... 30 tysięcy... Nie, nie, 3000 punktów. Okej. Nowy przeciwnik to... Rak, czy tam krab, który charakteryzuje się tym, że trzeba go uderzyć dwa razy. On za pierwszym razem po prostu przyspiesza. No i właśnie. I tym się charakteryzuje. W tej misji mamy jeszcze same kraby, natomiast później już będziemy mieli mieszankę tych krabów. Kraby się zmieniają na białe. Zmieniają się w albinosów. Pamiętam, że na Game Boy Advance można było... Znaczy, była taka wersja gry, właśnie tej, połączona z przerób... No, było tam Super Mario Advance, czy coś takiego, no i ono... To była właściwie zmieniona wersja... Zmieniona wersja tam Super Mario Bros. 2 i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie ta gra też była dołączona. Kurde, dużo ich tu jest. A, musimy też uważać na to, żeby nie uderzać tych ścianek, w których już na których już nasi przeciwnicy stoją. Znaczy, leżą, przepraszam. Ponieważ to ich... to pomaga im wrócić do normalnej pozycji. Okej, ja się tutaj na nich zaczaję. Jak widzicie, te ognie znowu się nam pojawiają. No i się zaczęło. Nie dość, że muszę uciekać przed tymi płomieniami, to jeszcze ten krab zupełnie oszalał. Aj. Dobra, raz mi się przynajmniej udało go trafić. Sukces. Nie. Dobra, teraz tego muszę trafić, bo inaczej to nie... Bez sens. No i się udało. W końcu się go pozbyłem. O, nie było bonusu. Trzecimi naszymi przeciwnikami są takie muchy. Je co prawda możemy przewalić za pierwszym razem. Ale no... one mają to do siebie, że latają. Tak więc... Tak więc no nie zawsze są one w stanie... Znaczy nie zawsze jesteśmy w stanie dotknąć ich za pośrednictwem swojej super pięści, która przebija mury. Czasami te muchy się zawieszają. No i też te muchy nie są jakieś super szybkie, jak widzicie. To znaczy w momencie, kiedy one za... A właśnie, zapomniałem powiedzieć, w momencie, kiedy nasz przeciwnik za długo leży na ziemi, no to zmienia się właśnie w o wiele szybszą wersję. Walka z tymi muchami jest taka bardzo monotonna. O, to jeszcze mamy kraby. Dziwne, te kraby w sumie nie pojawiają się tam później w żadnym chyba Marianie. O muchach nie wspomnę, bo tam wiem, że w Super Mario Land coś takiego było. Ale tak poza tym, no nie pojawiają się one zbyt często. Mamy ten bonus, czy nie mamy? O właśnie, pojawiają nam się lodowe platformy. I jednym z takich przeciwników jest sopel lodu, który się nam pojawia co jakiś czas i właśnie sprawia, że nasza plansza zmienia się w lodową.
Oczywiście ślizgamy się po lodzie, to logiczne. No mniejsza. Nie będę wam może pokazywać dalej, jak to wygląda. Pokazałem wam większość przeciwników. Przejdźmy więc do następnej gry. Wrecking Crew to gra, która również dzieje się w świecie Mariana. Może też możemy w niej tworzyć własne rundy. I może trochę oszukałem tutaj, ponieważ całej jakby no runda jest trochę większa niż cały nasz ekran. No ale tak, o co w niej biega? Otóż Marian tutaj ma nową pracę, ponieważ poza jest no, człowiekiem renesansu i zmienia się, no zmienia robotę bardzo szybko. Teraz pracuje na budowie, burzy mury, no i właściwie naszym zadaniem jest zburzenie wszystkich murów i białych drabin, które się znajdują nam w polu widzenia. Nie możemy tutaj skakać. Musimy też uważać na tego tutaj przeciwnika. Możemy się go pozbyć za pomocą tego cienia, ale to mi raczej nie wyszło. Znaczy, jeśli otworzymy mu drzwi, on w nie wejdzie, nie będzie mógł nam nic zrobić, dopóki będzie cieniem. I ogólnie mamy tutaj czterech przeciwników. To jest te takie jakby mechaniczne potwory, łażą wszędzie za nami, mają swoje fioletowe wersje, które są szybsze. Ci z kolei, no, idą w swoim własnym torem. Raczej nas nie śledzą. No i cóż, bardzo musimy uważać na to, jakie mury, w którym miejscu niszczymy mury, ponieważ, no, z racji tego, że nie możemy skakać, czasami możemy zablokować sobie drogę. I tu również pojawiają się te szalone płomienie, które nas upominają, że zbyt długo gramy. Także no, trzeba uważać. No i tu na przykład, gdybym spadł, to już bym nie mógł tych murów rozwalić. Jednym słowem, zginąłbym na miejscu. Mury mają różne... Są różne rodzaje murów, jak pewnie zauważyliście. Te tutaj były najłatwiejsze, bo raz wystarczyło je uderzyć. Poza tymi przeciwnikami, których tu widzieliście, mamy też innego przeciwnika. Tego wam pokażę. Ważne jest to, że kiedy aktywujemy bombę, powinniśmy się poruszać po planszy, ponieważ możemy wtedy spaść od siły wybuchu. Te filary także, w momencie kiedy na nich znajduje się beczka, mogą nam pomóc w unieszkodliwieniu przeciwników. Wystarczy po prostu, że ta beczka na nich spadnie. Okej, bonusowa runda. I tutaj walczymy z niejakim robolem Spike'em, czy jak on się tam nazywa. I on właściwie robi to samo co my. Też burzy mury. Z tą różnicą, że on się jakby znajduje po drugiej stronie. Nie zabija nas bezpośrednio, tylko może nas strącić z poszczególnego... z poszczególnych belek, no dlatego, że po prostu uderzy w momencie, kiedy my będziemy chcieli uderzyć. Udało się. Ta runda była ryzykowna dość. No ale chciałbym wam pokazać tego właśnie Spike'a już w samej robocie, jak on, znaczy już w późniejszych levelach, jak on w ogóle... co on w ogóle tam robi. Cholera. Tu w sumie mogłem wykorzystać te beczki, no ale się nie udało. Teraz już nie wykorzystam tej beczki, bo nie mam do niej w ogóle dostępu. Jak widzicie, nasz przeciwnik po tym, jak go strąciliśmy, stał się szybszy. Okej, to się robi groźne. Jeszcze wam może coś pokażę, bo ogólnie odcinek, który robię o platformówkach. A dobra, już widzę, że nie wygram tej rundy. Zabijcie mnie. Tamten mur był po prostu, no,
niedostępny dla mnie. Ale okej, okay, może zrobię reset. Zrobię reset i... Może jakąś inną rundę postaram się wam tutaj znaleźć. A weźmy na przykład rundę 94. Zobaczmy, czy tu jest ten koleś. Tak, jest, więc mogę wam pokazać, jak on działa. On przede wszystkim bardzo stara się nam zaszkodzić, naprawdę bardzo stara się nam zaszkodzić i... No i właśnie chyba to zrobił. No, pozbyliśmy się jednego z naszych przeciwników. Właściwie to dwóch, bo tamten się też zablokował. Niestety pozbyliśmy się też samych siebie, bo zablokowaliśmy sobie przejście. Spike'a oczywiście też można zablokować i w tym momencie... no... bierzemy górę nad jego żmudną pracą. Możemy go też... no, znowu przesrane mam. Źle zrobiłem. Najgorsze jest w tej grze też to, że kiedy się zablokujemy, no na przykład tutaj, zablokowaliśmy się tak, że nic nie jest w stanie nas zabić. Bo nie, no w sumie dobra, ten ogień był w stanie. Dobra, ostatnia próba, wiem, że mam jeszcze parę żyć, ale nie chcę się tu ośmieszać. No i teraz w sumie nawet mi pomógł. Teraz to ja go właściwie zablokowałem, a on... No cóż... On mi pomógł. Ale nie obchodzi mnie to. O nie. Może wejdźmy na te wyższe tutaj platformy. Jak wygram ten level... Czuję się jak król normalnie. Ale już widzę, że go nie wygram. Dobra, mniejsza z tym. Kolejną grą, którą chcę wam pokazać, nie wiem, czy w sumie nie będzie to ostatnia gra w tym odcinku, to gra Ice Climber. I no cóż, tutaj możemy grać w kooperacji na dwóch, możemy też zmieniać sobie szczyty. Ja zacznę od pierwszego. Nigdy nie byłem dobry w tę grę. Znaczy tak, sprawa wygląda należycie, no jesteśmy Eskimosem, nie musimy iść cały czas w górę, utorując sobie drogę młotkiem, z tą różnicą, że ja mam wersję gry, bo akurat gram teraz rzecz jasna na emulatorze, ja mam wersję gry, w której mamy te takie włochate kulki, a z kolei na kartridżu miałem wersję bodajże europejską, w której były foki. I bardziej byłem przyzwyczajony do tej wersji. I właściwie nie wiem, dlaczego to zmieniono. W każdym razie, no musimy dostać się na sam szczyt, ale sam nasz level kończy się w tym miejscu. Z tego względu, że no, na samym szczycie mamy tylko i wyłącznie rundę bonusową. Warto jednak ją przejść, co nie jest takie łatwe, bo nasz Eskimos skacze tak, jakby chciał, a nie mógł. Jak widzicie, nie ma on ze sobą młotka, który posiadał. No i na samym szczycie, kiedy już tam wejdziemy, pewnie zauważyliście, że gra jest na czas, musimy chwycić się tego ptaka, bądź nie wiem dokładnie, co to może być. Gdy to zrobimy, dostajemy punkty. A dokładniej 3000 punktów. Na każdym szczycie są inne warzywa. Tu akurat mieliśmy bakłażana. Z tego, co się orientuję, w drugiej rundzie mamy marchew. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz, którą trzeba wiedzieć, to to, że nie można zbyt długo zwlekać z wchodzeniem na samą górę. Ponieważ pojawia się wtedy niedźwiedź i ten niedźwiedź robi tyle, że skacze i pod wpływem jego skoku plansza się nam zapada. W sensie, no po prostu nie możemy już zejść na niższe platformy.
postaram się wam to pokazać, ale może nie tutaj, może trochę wyżej. Na przykład na tej platformie. Okej, tu sobie poczekamy, ten niedźwiedź po jakimś czasie powinien przyjść. W sumie dzisiejszy odcinek nie ma aż takiego, takiej głównej tematyki. Po prostu mówimy tutaj o platformówkach, ale w sumie mógłbym wam tutaj pokazać zupełnie inne platformówki. Zresztą może podobne odcinki też się pojawią. Chciałem, żeby było tak Chciałem, żeby było tak tematycznie. Ten ptak też mnie czasami dobija. Czasami wystarczy, że jeden piksel... Jeden piksel nie w tę stronę pójdzie i nie dotkniemy go młotkiem. No i wtedy wielka afera, rzecz jasna. No. No niedźwiedź, pojawiaj się. No gdzie jesteś? Niedźwiedzia możemy zabić. To oczywiście, znaczy ono nam pod tym względem nie przeszkadza. Młotek jest dobry na wszystko. No dalej, niedźwiedź, pojawiaj się. A nie wiem, czemu się nie chce pojawić. Dziwne. Zawsze jak brałem na przetrzymanie, to się pojawiał. No dalej, będziemy teraz przez połowę tego gameplaya czekać na niedźwiedzia, który się nie pojawi. Gdzie jesteś? No, w Mario większość przeciwników wam pokazałem i tu też bym chciał pokazać. Właściwie jak niedźwiedź się pojawi, to pokażę wam wszystkich, bo więcej tutaj nie ma. No poza tymi fokami. Nie wiem właściwie czemu tych fok nie ma. Gdzie jest... A wiecie co już... A jest! Pojawił się. No, cieszę się, że zaszczycił jednak nas swoją obecnością. No i marchew, zbieramy marchew. Ale bieda na tej Antarktydzie jest. Czy tam Grenlandii, nie wiem gdzie się dzieje akcja tego. To, żebym się popisał. Może jeszcze wiecie co, pokażę wam wersję właśnie europejską. Sorry, bo tutaj zaszła mała pomyłka. Mówiłem, że to jest była wersja europejska. No właśnie okazuje się, że nie. Właśnie okazuje się, że to właśnie wersja japońska posiada foki. No ale to taki mały szczegół, znaczy właściwie to duży szczegół. No, gry na kartridżach były pochodzenia, no nie wiadomo. W sumie skąd te gry się brały tam, skoro bywało tak, że no w Castlevanii potrafił być Mario zamiast Simona, jaki Mario zastępował połowę postaci, no to też wersje japońskie były obecne na tych kartridżach. No jak widzicie, mamy tutaj foki. Poza tym gra niczym praktycznie się nie różni, nie ma większej właśnie różnicy, bo one robią dokładnie to samo, co tamci przeciwnicy. No, tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o grę Ice Climber. Ostatnią grą, jaką chcę tutaj opisać, reszta tego, jeśli uporządkuję jeszcze te gry, które mam, które pasują do tego odcinka, to po prostu zrobię nowy. To gra... kurde, teraz nie wiem jak to się mówi. Papaj? Chyba tak.
Już mówiłem w pierwszym odcinku, że nasz wesoły marynarz, który prawdopodobnie jest szpinak, chociaż licho wie, co on tam ma w tej puszce, no miał zastąpić Mariana. Znaczy przez jakiś czas był plan, żeby on, żeby gra z nim właśnie była właśnie zamiast gry z Marianem. Dopiero Mariana właściwie później wymyślono. No i co? I właściwie no jest to typowa platformówka, w której naszym zadaniem jest zebranie różnych rzeczy. No w pierwszej misji jest to akurat zebranie serc, w drugiej misji... A zresztą sami zobaczycie. Ogólnie mamy tutaj trzy levele. No i przeszkadza nam w tym Bruto, czyli nasz główny antagonista. Może on nas gonić, może on nas właśnie bić. Może też, załóżmy, spuścić się z jednej platformy na drugą. Ważne jest to, aby nasze serca nie przebywały za długo w wozie. Wpaść oczywiście mogą, ale musimy je w porę zdobyć. No i na samym początku, na samym początku, jak pewnie widzieliście, wziąłem szpinak i pokonałem Bruto. To oczywiście tylko czasowe zwycięstwo. No i w tym momencie też serca nam się zatrzymują. Jeszcze mogę na niego zrzucić wiadro, ale... to nie będzie takie łatwe. Poza tym zostają jeszcze trzy serca. No, widzicie, w taki sposób Bruto nas atakuje. Aj, nie wyszło, ale to już nie jest ważne. A właśnie, to jest ta misja, w której musimy nuty zdobywać. Mamy parę ciekawych rzeczy, na przykład taką trampolinę, która nam daje punkty. Znaczy, punkty są wtedy, kiedy uderzymy tamtą... właściwie nie wiem, co to jest. Platforma trzymana przez dziecko, papaja, czy coś w tym rodzaju. A, mamy też szpinak. Tak, tak, uciekaj, uciekaj. No. I się spieprzyłeś. W grze nie możemy skakać, tak więc... no, przeskoczenie tej tam małej luki nie będzie możliwe. I na właściwie po trzech misjach, podobnie jak w Donkey Kongu, gra się nam zaczyna powtarzać. Z tym, że jest trudniejsza, ponieważ na dachu pojawia się... nie wiem właśnie, czy to jest kobieta, czy facet. W każdym razie postać ta rzuca w nas czaszkami i one też nam mogą zabrać trochę energii. W trzeciej misji musimy zbierać... litery. A poza Bruto, a właśnie, Bruto jeszcze może w nas rzucać butelkami. Ale poza nim mamy też sępa. Sępa możemy uderzyć sierpowym. No i tak, im więcej helpek zbierzemy, tym dłuższą mamy drabinę. Teraz nie pamiętam, czy jeśli Bruto mnie zabije, to czy będę musiał na nowo zbierać, ale podejrzewam, że chyba nie. Chyba właśnie nie trzeba. No te sępy też nas wyjątkowo lubią. No ewidentnie jest to najtrudniejsza runda, bo chyba właściwie najwięcej tych przedmiotów musimy zdobyć. Cholera! Nie, ja tam zawsze uważałem, że to, co on bierze, to nie jest szpinak, to jest coś lepszego. A, udało się.
pokażę wam tylko jeszcze właśnie ten motyw z czaszką. Czy to się tu pojawi? Tak, jest. To jest jakaś babka, która rzuca czaszkami, właśnie. One nas zabijają. A tak poza tym, to sama gra się nie zmienia. Tak więc chyba na tym zakończę. To były takie platformówki. Tu właściwie w tej części wybierałem platformówki pierwsze lepsze, które mi przychodziły na myśl. I powiem wam, że następny odcinek poświęcę, tak jak tamte odcinki poświęcałem grom, które są warte uwagi, tak następny odcinek poświęcę grze, a właściwie grom, które uwagi nie są warte i które będą się wam śniły po nocach. Tak więc do zobaczenia, a właściwie usłyszenia w następnych oldschoolowych wspomnieniach.